jeżeli kontynuuję mój spacer z pilotami alzackimi. Tym razem sięgnę po butelkę od Roli Gassmana. To jest podobna okolica jak Katzenhall, skąd miałem butelkę od Meyerfond. Natomiast to jest taka wioska, niewielka wioska Rochefort. No i Roli Gassman to jest rzeczywiście freak. Jeżeli Meyerfond to jest duży, solidny producent robiący dobrą półkę, tak Roli Gassman to jest czołówka. On co prawda nie posiada żadnego Grand Cru alzackiego. W Alzacji występuje ten system apelacyjny z Grand Cru jako najlepszymi działkami. Natomiast posiada bardzo dobre, terroristyczne właśnie podejście, dobre działki. I oprócz oczywiście tych białych szczepów, z których słynie, z Geburca, z Rieslinga, z Pinot Blanc, to produkuje też Pinota. Przekonajmy się, jak wypada Pinot Noir w jego wykonaniu. Butelka typowa dla Alzacji, flute, typowa dla win z północy. Alzacja ma swój własny, niepowtarzalny styl Pinota. Zobaczymy, czy ten kolor jaśniejszy, kolor zdecydowanie jeszcze bardziej rubinowy, taki jasny rubin. Ciekawy. Mokre liście. Mokre liście, trochę zieloności. Jest truskawka, jest ta truskawkowa nuta, tak charakterystyczna dla Pinot Noir. Ale jest właśnie też taka mokra zieloność. Lżejszy. To jest rocznik 2013. 12,5% alkoholu, lżejszy niż Meyerfond, to zdecydowanie. Wino lekkie, trochę takie żwirkowate w odbiorze, jest taka delikatna szorstkość. Bardzo przyjemne, ciekawe, złożone. I w dalszym ciągu nie powiedziałbym, że jest to Alzacja taka, jaka mi się kojarzy z pinotami stamtąd. Trochę cydrowych aromatów. Roli Gassman to słynie z takiego indywidualnego, własnego podejścia do tworzenia tych win. Wędrówka z pinotami alzackimi jest o tyle pouczająca, ponieważ są to wina powstające relatywnie dość blisko siebie. Oba w północnej części Alzacji. Oba powstające podobnej kategorii cenowej i każde zupełnie inne. Trochę takiego leśnego poszycia, bardzo złożony aromat. Wasze zdrowie, do usłyszenia, cześć!